A więc narzędzie zbrodni. Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie zrobię unboxing skarbonki. Ja sobie tak parę miesięcy temu podjąłem takie wyzwanie. Challenge, jak wy to mówicie, młodzi. Postanowiłem wszystkie drobne odkładać do skarbonki. Płacić kartą, ale jak tylko będę miał jakieś drobne, to ich nie wydawać, tylko odkładać do skarbonki. Oczywiście wcześniej ja je wszystkie już oglądałem, czy tam nie ma destruktów, więc nie ma sensu po 100 razy to samo oglądać. A więc otwieramy. A więc narzędzie zbrodni. I uzbierało się tego dość sporo. Wszystkie nominały. Skarbonka była taka ani duża, ani mała. A się nie martwcie, kto lubi kamionki, bo ona jest była uszkodzona. Więc nic z niej nie było. Będziemy szukać. Będziemy szukać roczników. 5 zł będziemy szukać. Będziemy szukać 2009. Słuchajcie, ja to wszystko posegreguję rocznikami, nominałami. Zaraz przeskoczymy na montaż. Będziemy szukać 2 złotówki. 2005 i 2006. Obrotek, tak jak już mówiłem, raczej tu nie ma nic, bo ja wszystko oglądam. Stoję w sklepie, w kolejce, wychodzę, idę do domu, oglądam. Co mamy? Nawet się błyszczy. Złotówki 2008-2010 szukamy. Szukamy 2020, patrzcie się. Szukamy 50 groszy 2008-2011. Szukamy skrętek, destruktów, wszystkiego, co nam się może trafić w nowym roku. To jest ta piątka wydana na, chyba na poczcie mi wydali. To nie jest to, co znalazłem w ziemi. To widzicie, 2009. To na poczcie potrafią taki złom dać człowiekowi. Szukamy 20 groszy i 10 groszy 2002, tak? Co szukamy jeszcze? 5 groszy 93. Ja to posegreguję. Co zebrałem, jakie roczniki się mogły trafić? Tu jakieś delikatne przesunięcie jest. Będzie dobrze. Tam się trochę odbija w monetach, no trudno. Coś zawsze się znajdzie. I ile się tego uzbierało w ogóle? To jest ciekawe. Już miałem tą monetę w ręce. Szukamy wszystko, co się da. Złotówka 2,8, 2,10. To się chyba powtarzą. 1 grosz, 2 grosze, Royal. Ale raczej wątpię, 2013. Bądź polska mennica 2014. Popatrzcie się, ile tych 2020 już jest. Dość mocno starta. Piątka 9,4. Słuchajcie, na ognisku wczoraj byłem, mamy nowy rok, dopiero co wstałem, piłem kawę, ognisko było zawodowe, ale trzeba wrócić do świata numizmatyki i zobaczyć, co się trafiło. Dobra, słuchajcie, segregujemy, liczymy, jakie roczniki, zacznę od 5 złotówki i będziemy szli do góry. I zaczynamy od 5 złotówek, trafiły się 22 sztuki. Brakuje rocznika 9,6, co mnie akurat dziwi. Brakuje 2008 rocznika, co mnie nie dziwi, bo jest najrzadszy. A resztę mamy po kilka. I napiszcie mi, czy wy też macie problem z 96 rocznikiem. Sztuk wszystkich jest 22. I teraz monety 2-złotowe. I mamy tutaj pierwszy zbieg okoliczności, bo znowu 22 sztuki. Roczników, których nie trafiły mi się, to 2009, 2008, 2006, 2005. I złotówki trafiło się mi 46 sztuk. Brakuje rocznika 1990, 93, 2010, 2013, 2016.
i moneta 50 groszy, sztuk 49. Na uwagę zasługuje fakt, że 2020 rocznik jest tutaj najliczniej reprezentowany. Brakuje roczników 2010, 2012 i 2014, czyli tych najrzadszych. I słuchajcie, moneta 20 groszy trafiła się 41 razy. Brakuje tych pierwszych roczników 90, 91, 96, 7, 98, 99 i tutaj 2006. I ktoś powie, że dlaczego ktoś płaci za 90 czy 91 rocznik w stanie menniczym 50 zł. Otóż tu macie dowód na to, że nawet w stanie zużytym jest bardzo ciężko trafić. I ostatni nominał, jaki posegregowałem, 10 groszy i o dziwo brakuje 2011. Podobno 80 milionów sztuk nakładu. Sprawdzimy sobie to, jak ma MBP. Potem brakuje 2003, 2002, 2001, 2009, 9, 9, 8 są dwie sztuki. 9.3 nie ma 9.1 i nie ma 90. Także widzicie, nie jest łatwo trafić te pierwsze sztuki. Przejdziemy teraz do podsumowania. A więc słuchajcie, teraz małe podsumowanie. Tak jak widzieliście na filmiku, z tych rzadkich roczników prawie nic się nie trafiło. 1 zł 2008, 50 groszy 2011. Oczywiście nie przywiązywałem uwagi na szukanie rzadkich roczników, tylko po prostu co mi wydano, to wkładałem do skarbonki. Przez 2 miesiące ponad się uzbierało tyle, ile tu widzicie. Podsumowanie zrobiłem na szybko, więc nie wiem, czy się nie pomyliłem, ale wyszło równe 240 zł, więc tak fajnie nawet. Ktoś jak będzie miał chęć, to może to policzyć, więc sprawdzić mnie, czy dobrze to policzyłem. Te żółte, tam ich było strasznie mało, bo ja te żółte do innej skarbonki wrzucam, więc przy okazji może innym razem zrobię unboxing żółtych moniaków. One też tam w większości to były te już orzełki po Royal Union, więc tak jak widzicie, skupiłem się dzisiaj wyłącznie na srebrnych od 10 groszy do góry. Statystyki szybkie widzieliście, możecie sobie porównać, co się trafiło, co nie. Sami możecie napisać, czy też mieliście problemy ze znalezieniem roczników, jeżeli ktoś wszystkie zbiera, a jak ktoś chce mieć monety, przynajmniej każdy rocznik po jednej sztuce i nie uważa na to, w jakim stanie są, bo oczywiście te pierwsze 90-91 rok i te wcześniejsze lata 2000 też z obiegu raczej nie wyciągniecie żadnych cudów. Skrętek nawet nie szukałem, no bo zawsze mam w ręce jakieś pieniądze, to je obracam po 3 razy, sprawdzam, patrzę. Więc tutaj nawet się nie skupiałem na żadnych destruktach, tylko na stricte policzeniu nominałów, ile kasy zebrałem i jakie roczniki mi się trafiły. Jeżeli będziecie mieć do tego filmu jakieś uwagi, to piszcie. Jeżeli chcecie, żebym znowu zaczął zbierać tylko na przykład od 1 lutego do 1 maja, jakoś tak 3 miesiące, 4, to też napiszcie. Póki co muszę wydać te pieniądze, żeby nie zmieszały się z innymi. Jeżeli uważacie, że jakieś monetki mam zachować, no to powiedzcie, to je zachowam. Ewentualnie mogę komuś tam do przesyłki dołożyć, kto będzie następny w kolejce wygranej. Póki co ja Wam dziękuję ślicznie za tą uwagę. Szczęśliwego nowego roku. Mamy dzisiaj 1 stycznia, więc życzę każdemu jeszcze raz w tym nowym roku szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się i do następnego. Hej! Czy mnie tutaj w tej skarbonce czasem nie widać? Nie odbijam się? Twarz moja? Zobaczymy.